Miesiąc kojarzony z wakacjami i sezonem urlopowym. Dla niektórych jednak to czas wzmożonej pracy. Zobaczmy tym samym, co słychać u naszych kolegów z Łukasiewicz ITR. Energetap, największe w Polsce targi energetyczne, zbliżają się wielkimi krokami. Jak co roku będziemy mieć tam swoje stoisko, dlatego też serdecznie zapraszamy do odwiedzenia go w dniach 15-17 września, Hala G, stoisko 5. Bądźcie razem z nami. E-Innovate 2020. Pierwsza na świecie wirtualna impreza poświęcona wynalazkom i innowacjom, która odbywała się w czasie rzeczywistym. W dniach 6-8 lipca wystawcy z 14 krajów całego świata zgromadzili się na wspólnej internetowej platformie, aby zaprezentować swoje wynalazki. Ogólnie w trakcie imprezy zaprezentowano 83 wynalazki, z czego 4 polskie. Innowacje prezentowane przez sieć badawczą Łukasiewicz Instytut Tele i Radiotechniczny zdobyły 2 złote medale. Innovate to nie tylko targi naukowe. Uczestnicy wzięli udział w cyklu szkoleń i seminariów. Poruszane tematy dotyczyły m.in. promocji wynalazków oraz innowacyjnych firm w oparciu o social media marketing, polityki popytu promowania innowacji, tematów z zakresu design thinking czy możliwości scenariuszy biznesowych w czasach po COVID-19. 2 pracowników naszego instytutu znalazło się w prestiżowym gronie jury targów razem z innymi przedstawicielami światowych jednostek naukowych. Marcin Kiełbasiński oceniał wynalazki pod względem zaawansowanych technologii przemysłowych, natomiast Piotr Nowakowski pod względem zagadnień z zakresu marketingu. Gratulujemy naszym kolegom. Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Nowe produkty, powiększony zespół, innowacyjne rozwiązania, efekt synergii instytutów Łukasiewicza to idealny moment, żeby ogłosić rebranding Łukasiewicz ITR. Po kilku dekadach obecności na rynku przyszedł czas na zmiany. Wartości marki pozostają takie same. Nie zapominamy o naszej wieloletniej tradycji, ale jednocześnie dostrzegamy zmieniające się otoczenie i oczekiwania klientów. Chcemy, aby wizerunek Łukasiewicz ITR jasno komunikował, że jest ona marką na miarę naszych czasów. Nowoczesną i zaawansowaną technologicznie. Nowe logo, niezmiennie wysoka jakość. Nowe logo jest syntezą kluczowych dla marki skojarzeń. Zastosowanie w sygnecie wielkiej litery E z typowym dla języka polskiego znakiem diaktrycznym oddaje narodowy charakter instytucji. Budowa sygnetu oparta na załamującej się linii nawiązuje do złożonej drogi badawczej i naukowej. Zielony element w górnej części sygnetu jest symbolem nowych możliwości wynikających z rozwoju nauki. Kreacja nowego logo to jednak nie wszystko. Stworzyliśmy również kompleksowy system identyfikacji wizualnej marki, który jest obecnie bardziej czytelny i zgodny z panującymi trendami. Nowoczesne, mocne barwy przeważające w identyfikacji odzwierciedlają bezpieczeństwo i zaufanie biznesowe, jakim obdarzają firmę jej klienci, jednocześnie wskazując na jej autorytet, profesjonalizm i odpowiedzialność. Miło nam ogłosić, że od lipca nasza instytutowa rodzina powiększyła się o nowego, dość nietypowego członka. Zaadoptowaliśmy sowę, a dokładniej puchacza z warszawskiego zoo. Profesor Groszek, bo takie imię dostał na cześć naszego wieloletniego patrona instytutu, reprezentuje gatunek dużego osiadłego ptaka z rodziny puszczykowatych, zamieszkującego niemalże całą Eurazję, a także północną Afrykę. W Polsce liczebność tej sowy szacuje się na nieco ponad 250 par. Puchacz to ptak pod wieloma względami niezwykły, przede wszystkim jeśli chodzi o rozmiary. Jest to największa żyjąca na świecie sowa. Rozpiętość skrzydeł u wyrośniętych osobników może dochodzić do 2 metrów, a waga ciała przekraczać 4 kg. Wybór był nieprzypadkowy. Sowa bowiem to najbardziej znany archetyp mądrości, uosobienie rozsądku, dociekliwości i inteligencji, czyli wszystkich cech, które bez wątpienia posiadają pracownicy naszego instytutu. Do zobaczenia w zoo i nie zapomnijcie odwiedzić Groszka. Produktem miesiąca w lipcu został Wiofor S Pro. Jest to efekt projektu badawczego zrealizowanego z naszym wieloletnim partnerem, firmą Med & Life. Wiofor S Pro produkcji Med & Life to system do terapii i rehabilitacji, który pomaga dojść pacjentom szybciej do zdrowia i bez konieczności wychodzenia z domu. A wszystkie wyniki prowadzonych kuracji mogą być obserwowane zdalnie przez lekarza. Rodzina wyrobów Wiofor umożliwia wykonanie zabiegów magnetoterapii, magnetostymulacji, ledoterapii promieniowaniem podczerwonym,
zielonym, światłem czerwonym, a także parametrami umożliwiającymi wykonanie zabiegów terapii fotodynamicznej. System VIOFOR umożliwia realizację procedur medycznych zarówno w tradycyjnej, stacjonarnej formie oraz terapii przyłóżkowej w warunkach domowej opieki medycznej i profilaktyki z zastosowaniem wygodnych zestawów przenośnych. Zakres sportowców korzystających z VIOFOR jest bardzo szeroki. Na przykład od roku 2007 jest używany przez skoczków w Polskim Związku Narciarskim. Aktualnie kibicujemy i wspieramy zdrowotnie naszego olimpijczyka, kolarza torowego, wicemistrza Europy w sprincie drużynowym i zdobywcy Pucharu Świata Krzysztofa Maxela. Użytkownikiem VIOFOR jest również szejk Samir Mirdad, wykorzystujący urządzenie dla jego koni wyczynowych w celu przygotowania pupili do wyczerpujących zawodów oraz wsparcia ich leczenia. Zabiegi VIOFOR przeznaczone są również dla małych domowych zwierząt. Często nie wiemy, jak pomóc naszym pupilom i co im dolega. Podczas bezbolesnych i niemal nieodczuwalnych zabiegów następuje poprawa procesów regeneracyjnych w tkankach oraz reakcja przeciwzapalna i przeciwobrzękowa, co wpływa na redukcję bólu i leczy jego przyczynę. Terapia VIOFOR jest szczególnie polecana w walce z bólem przewlekłym zarówno u ludzi, jak i zwierząt. Przed Państwem dział spraw pracowniczych. Do podstawowych zadań, jakie stoją przed omawianym tu działem, należy dbałość o wewnętrzne środowisko pracy, o wszystkich pracowników. Kadry pilnują, aby wszystkie dokumenty były sporządzone i podpisane na czas. Gromadzą informacje dotyczące poszczególnych pracowników. Dokładają starań, aby były one odpowiednio sporządzane, przechowywane, a w razie potrzeby wydawane lub niszczone. Ponadto dział kadr dba o zgodność dokumentacji z kodeksem pracy. Na pracownikach działu spoczywa duża odpowiedzialność. Zajmują się oni bowiem nie tylko dokumentami, ale też wynagrodzeniami. Wiedzą najlepiej, kto ile zarabia i dbają o to, aby każdy otrzymywał pieniądze na czas. Dlatego też lepiej nie wchodzić kolegom i koleżankom z kadr w drogę. Dodatkowym obowiązkiem naszych koleżanek jest wpływanie na pracowników, tak aby byli oni możliwie jak najlepsi w tym, co robią. Dział kadr i płac ma wgląd w dokumenty poświadczające kompetencje danego pracownika. Jest to znacząca pomoc w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Na przykład poprzez wysłanie osoby na odpowiednie szkolenie lub dobranie do zespołu kogoś, kto go uzupełni, prowadząc kompleksową rekrutację. Praca w dziale kadr to ogrom obowiązków, a każdy z nich wymaga skrupulatności i dużej wszechstronnej wiedzy prawniczej. Podsumowując, nasze drogie koleżanki to wspaniałe i charakterne osoby. Pozdrawiamy i życzymy wytrwałości w działaniu. Zagorzały fan sportu. Niegdyś każdego popołudnia mierzył się z kilometrami na bieżni bądź rowerze, a teraz codzienny triatlon zaczyna już o poranku jako szczęśliwy tata trójki dzieci. Amator sportów zimowych i szusowania na snowboardzie. Polski MacGyver poza sezonem znajduje spokój i ukojenie w zaciszu domowego garażu, oddając się majsterkowaniu. Oczywiście do czasu, aż wesoła trójka go nie uprzedzi i czegoś nie zmajstruje. Poznajcie Jakuba Chudorlińskiego. Tatę na medal. Kuba, jak długo pracujesz w Łukasiewicz 4 i czym się tutaj zajmujesz? Pracuję niecałe 3 lata. Zajmuję się uruchomieniami urządzeń głównie dla energetyki. Automatyka, energetyka, sterowanie, nadzór zdalny, tego typu rzeczy. Okay. Ostatnio też zajmuję się projektowaniem automatyki dla aktualnie tam wytwarzanych u nas wyrobów. W którym miejscu uruchamiałeś nasze urządzenie? Ostatnio zajmowałem się dosyć grubym tematem, to była stacja ładowania pojazdów z transmisją do systemu nadzoru. Zresztą był o tym film też, tak, w ramach Łukasiewicz ITR nagrany, także takie dosyć duże uruchomienie, 2 miesiące mniej więcej trwało. Jaka była najbardziej niezwykła lub interesująca praca, jaką kiedykolwiek miałeś przed pracą w Łukasiewicz ITR? No to bezpośrednio przyszedłem tu z zakładu energetycznego warszawskiego, RWSTN Operator, później Innoji. Tam poznałem niesamowitych ludzi, naprawdę, bardzo jakby oddanych, wysokiej klasy specjalistów, no i generalnie ukształtowali mnie. Początki mojej pracy tam to był taki staż po studiach, tak, to generalnie było bardzo ciężko się tam jakby dostać, ale jak się człowiek dostał, to później poznawał firmy od podszewki, od centrum nadzoru, poprzez przyłączanie klientów, no generalnie przez całą firmę. Nawet był taki okres, że jeździłem z pogotowiem energetycznym na różne akcje. Czyli ogromne doświadczenie, które teraz możesz wykorzystywać u nas w firmie. Staż tam trochę ponad rok, a resztę czasu to już praca w zabezpieczeniach. Jasne. Gdybyś mógł zamówić dowolne urządzenie, wyposażenie do działu, w którym pracujesz, stół do piłkarzyków, ekspres do kawy, fotel biurowy, co to by było? No zdecydowanie tokarka.
Jako, że jest to świetne urządzenie i po prostu uważam, że w biurze brakuje nam tokarki. I ewentualnie drukarka 3D. To chyba jesteś kolejną osobą, która wspomina w newsletterze o takich rzeczach, więc... Chyba znaczy wiem, że drukarki i tokarki też mamy na wyposażeniu, ale nie w biurze u nas, także jest jak najbardziej szansa, żeby się takie coś pojawiło. Także musimy złożyć zapotrzebowanie dostawy do naszego dyrektora. Jak najbardziej. Gdy byłeś mały, co lubiłeś robić najbardziej? Zdecydowanie moim ulubionym zajęciem było rozkręcanie wszystkiego na kawałki i patrzenie, jak to jest skonstruowane, jak działają silniczki, przekładnie, tryby, jak się tam wszystko kręci, przemieszcza, przesuwa. Typowy mały majsterkowicz. No dokładnie. I później oczywiście składanie tego z powrotem, co zwykle trochę części zostawało. Nie zawsze udało się pełną funkcjonalność odzyskać. Benchmarking od Adama Słodowego. No coś takiego, tak. Teraz widzę to właśnie, mam... Mój młodszy syn robi dokładnie to samo, nie? Po prostu te wszystkie kółka zaraz pourywane, wycieraczki w samochodzikach, wszystko jest rozwalone na kawałki. No, wiem, co musiał mój ojciec przeżywać, kiedy po prostu robiłem to cały czas. Gdybyś mógł wybrać dowolną umiejętność i natychmiast ją opanować, co by to było? No tutaj, długo nawet nie myśląc, byłoby to programowanie. Jako, że jestem osobą techniczną, tak? Obracam się wśród osób, które specjalistów, którzy, no programistów, specjalistów, tak, a po prostu totalnie do mnie to nie trafia. Więc wiem, że jakbym się nauczył jakichś tam podstaw czy coś, to wiem, żebym potrafił to robić i zrobić coś fajnego, a totalnie tego nie umiem. Więc jakbym chciał tą umiejętność posiąść, to już wdrożenia by poszły same. Jest ogromny challenge, życzymy powodzenia. Wszystkiego dobrego. Mama pyta się swojego synka. Jasiu, jak się czujesz w szkole? Jak na komisariacie? Ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem.